Suwalszczyzna, ziemia z bajki, a jej sercem są Suwałki. Śmieci w lesie? Ale siara! Powiem więcej, będzie kara. Śmieć w naturze długo znika. Wrzuć go więc do pojemnika. Do czarnego te zmieszane. W barwnych są segregowane. Plastik, metal, do żółtego. To jest proste dla każdego. Pojemniki zielone są na śmieci szklane, ale ich nakrętki to śmieci zmieszane. Niebieski pojemnik to makulatura, gazety, zeszyty, karton i tektura. Trawa, resztki z kuchni w pojemnik brązowy. Z nich bowiem powstanie kompost ogrodowy. Śmieci w samochodzie nam się nie mieszają, bo nasze śmieciarki dwie komory mają. I nie ma znaczenia, śmieci dużo, mało, za odbiór zapłacisz nadal tyle samo. W tych rymach częstochowskich jeszcze jedna racja. Klucz do oszczędności to prosta segregacja. Wciąż trwają przygotowania do obchodów 300-lecia nadania Suwałkom praw miejskich. To wielkie wydarzenie w zasadzie potrwa cały rok. Jest to bardzo poważny jubileusz i my również jako miasto Suwałki poważnie do tego jubileuszu podchodzimy. Przygotowaliśmy kalendarz wydarzeń tak naprawdę na cały rok. Jak zapewnia Kamil Sznal z Biura Prezydenta, przed nami ogrom wydarzeń przypominających o tej rocznicy. Wszystko okryte jest póki co pieczołowicie skrywaną tajemnicą, ale uchylono nam jej rąbka po długich namowach. Będą takie dwa wydarzenia, można powiedzieć, kulminacyjne. Jedno z nich odbędzie się w marcu, drugie z nich odbędzie się w sierpniu. Już niebawem zaprezentujemy szczegółowy kalendarz konkretnych wydarzeń. Pokażemy, na jakie atrakcje, na jakie wydarzenia, na jakie spotkania, czy też sympozja lub konferencje będą mogli liczyć nasi mieszkańcy. Jak udało się nam dowiedzieć, na tym pełnym atrakcji torcie będzie i wisienka. Drugi Światowy Zjazd Suwałczan. Pierwszy odbył się 19 lat temu, w dniach 29 czerwca, 1 lipca 2001 roku. Kilkuset przybyłych do miasta gości oglądało Suwałki w czasie, gdy utraciły one status miasta wojewódzkiego i trawione były biedą i bezrobociem. Na palcach jednej ręki dałoby się wtedy policzyć osoby, które o Suwałkach myślały z optymizmem. Dzisiaj, zdaniem odwiedzających, miasto jest zachwycające.